Dzień dobry. 16:40 za 25, środa i przechodzimy do golenia, tylko się jeszcze trochę ogarnę, a teraz intro. Ogarniam się jeszcze, bo coś mi tu białego siadło i mnie to tak wpitala. Ale już tego prawie nie ma. Proszę Państwa, ostatnio golenie było ślusem F-16 i dzisiaj dla odmiany będzie tym samym. Dzisiaj zarost, no wtedy to była co? Niedziela. No i to był prawie 4-3,5-dniowy, nawet ciut więcej, ale to było do południa, więc dzisiaj też jest 3,5-dniowy, mniej więcej taki sam zarost. Ale tak jak Wam powiedziałem, dzisiaj ogolę się żyletką. Aha, po tamtej żyletce, po tritonie bardzo fajnie mi zaraz wzrósł, nie było żadnego problemu. Teraz jest warunek, ja muszę znaleźć żyletkę. Nie wiem, czy ona tu w ogóle jest, czy ja gdzieś jej nie skuśkałem i nie wrzuciłem, ale zaraz zobaczymy. O, jest. Dobra, przepraszam. Dzisiaj się ogolę żyletką Lord Platinum, która jest na wyposażeniu tej maszynki. Pisałem do kolegi z Denisa z Barber Company i mówię, że mogę się również tą żyletką ogolić. Jak wyrazi zgodę, otwieram i golę się taką żyletką. I w tym momencie widzimy, że nie ma żadnej nowości na moim kanale, bo to już żeście widzieli, a zmiana żyletki. Więc teraz zwilżę ten zarost, zwilżę twarz i będzie nowość. Mimo wszystko będzie nowość. Ale za czym powiem o tej nowości, to nie wiem, czy zauważyliście, stoi tu 5 mydełek. I była sytuacja taka, że napisałem na YouTubie, tam w zakładce społeczność, taką informację, które byście chcieli, abym użył mydełko do następnego golenia. 4 osoby napisały, z czego 3 osoby napisały o mydełku. 4. osoba napisała o mydełku, którego nie było na tym zdjęciu. Poinformowałem, że tylko biorą udział mydełka w akcji, te, które są na zdjęciu. No i kolega już nic nie odpisał. I na te 3 osoby, każdy z nich podał inne mydełko. Jeden z nich podał Hellfire firmy Hax. Kolejny kolega podał Los Cabones de Hossera Mint Evolution. Trzeci kolega podał mydełko Westman Adamastor. Do wyboru jeszcze było mydełko firmy Murphy & McNeil i mydełko Phoenix CK6. Ale tamte 3 tylko były wzięte pod, jak gdyby koledzy wybrali. No i co? Ja powiedziałem, że z racji tego, że nie został wytypowany stricte jedno mydełko, które by więcej głosów zdobyło, to ja sobie sam pozwolę wybrać mydełko. Trzecie podejście do kubka Pawła Peksy. I dzisiaj inny pędzel. Rączka od Pawła Peksy, a włosie borsucze wprawione przez Stando. Za każdym razem używam innego pędzla, korzystając z tej miseczki. Trzeci raz z tej miseczki korzystam. I dzisiaj sobie pozwoliłem na taki mały myk. Z racji tego, że zostały wybrane 3 mydła, każdego po trochu nabiorę, przełożę do kubeczka i zrobimy mieszankę piorunującą. Westman Adamastor. Kwiaciarnia. Mistrzowska kwiaciarnia. Poczekajcie, czy ja się tu pomieszczę, bo tu mam wszystko. Przy okazji ściągnę. I o kurde, żeby to mydełko się tu chciało, bo troszeczkę zrobiłem znowu błąd, bo tu było troszkę mokro. No a zobaczymy, co z tego wyniknie. Próbujemy mydełko jakoś tak przerzucać. Była wilgoć leciutka. Płuczę łyżeczkę. W umywalce ją wypłuczę, ponieważ mam wodę. Wytrę dokładnie. Chodzi o to, żebym nie zmoczył wody do innych mydełek, nie wsadził, nie wpuścił,
A oprócz tego innego mydełka, żebym też nie zapodał. Już nie czuć. Biorę Los Cabones de Hosera. Mydełko, moim zdaniem najmniej wydajne mydełko. Też na palec i też do kubeczka. I też do kubeczka. I próbuję je też tutaj gdzieś umieścić. Nie jest to proste, bo mówię, wilgoć była w tym kubeczku, ale jakoś na boczne ścianki coś. Kolejne mydełko tam siadło. Puczę palec, puczę łyżeczkę. Oj, to się Los Cabones de Hosera nie chce się tak wypłukać, ale będzie mieszanka. Dobrze? Konkretnie wycieramy. I ostatnie mydełko, czyli Hellfire Club Haxa. Jego też nabieram i też dorzucam. O, ściągnę. Na razie tak wrzucę, po prostu, żeby tam wpadło. I koniec, proszę Państwa. I też go troszeczkę, tu troszeczkę tak. No nie pokażę Wam, jak to w tej misce teraz wygląda. Z ważnego powodu. Z takiego, że nie chcę, żeby mi się ta woda wylewała. To akurat lepiej wychodzi, jak sobie nakładamy na przykład krem i wtedy jest lepiej, bo tak to mówię. Trochę w twarz wtarłem. Wyrobię trochę to mydełko, tylko jeszcze raz zbliżę twarz. Trochę tu tego mydełka na twarzy będzie. Ale zanim to mydełko wyrobię, pokażę Wam nowość. Mam nowość. Mam dwie. Jedną dostałem na stałe, wybrałem sobie tę. A druga oddam Pawłowi. Podkładki pod kostkę Cube. Podkładka w standardzie nie jest niczym tu. Jest taka, nie jest wykończona, jest po prostu już wykonana z ceramiki. A ja sobie przykleiłem takie czarne gumowe podkładki, że jak kładę, żeby mi się to nie tłukło i żeby mi się nie przesuwało. Pokażę Wam, o co chodzi w tej podkładce. Tej, którą sobie wybrałem. Podkładka ma takie ząbki i teraz jak kładę na boki, nigdzie mi nie ucieknie to ta kosteczka. Wybrałem tę podkładkę. Mam dwa rodzaje podkładek od Phoenixa. Jedna taka i jedna taka kostka. A ta kostka teraz przez Phoenixa została zmodernizowana, ponieważ właśnie zostały takie boczki stworzone. I przechodzę w tym momencie na Pawłową podkładkę. A Pawło, troszeczkę w międzyczasie na twarz wcieram pre-shave'a. Biorę się zaraz za wyrabianie tego mydełka, które sobie tam tkwi. A więc tak jak mówię, no miseczka, jeżeli chodzi o nakładanie mydełka, to tutaj no jest troszeczkę problem. Jeszcze jak jest nagrzana, bo to mydełko, no jak krem jest fajnie, bo wrzucimy, wyciśniemy stópki, ale takie mydełko, jak jest tam trochę wilgoci, to nam to mydełko tak po tych ściankach się nie chce do nich tak przykleić i tak nam ucieka. Ale tak jak mówię, to są rzeczy mało istotne. Ale mimo wszystko istotne są, bo ma coś nam tutaj. O właśnie. Kurde, co za zapachy. Szczerze mówiąc, to nawet nie wiem, co to za zapachy, bo po prostu. Teraz muszę uważać. Ponieważ nic się za bardzo nie wyrabia, a też nie chcę tym pędzelkiem uderzyć. Na razie widzę, że pędzelek chyba wszystko wciągnął, a tego, czego nie wciągnął, to chyba mi ucieka. No mówię, nie jest to prosta kwestia z tą. Nie jest to prosta kwestia, a dałem naprawdę dużo mydełka. Nie jest to prosta kwestia. Na razie
Zobaczę, co się podzieje. Tak, spróbuję nałożyć. No i wiecie, nie. Jeszcze nie jest to prosta kwestia, żeby tak wyrabiać tu to mydełko, bo one też... O, już teraz idzie lepiej. No właśnie, tak odważniej. Ale dużo tego mydełka mi też ucieka do środka. Do środka, do kubka, do tego tworku. Niby nieduży ten, ale zapachy. Ja pierniczę. Nie wiem, co to jest. I mam bardzo, a to bardzo gęsto na twarzy. I na razie musiałem ją... O, jaki ciepły pędzel. No powiem wam tak. Miska trudna do panowania. Wychodzi mi swego teraz przy trzecim razie, że najlepiej mięciutki kremik do niej wpakować przed wyrabianiem. I ten mięciutki kremik najlepiej się wyrabia, moim zdaniem. Bo jak damy nawet takie miękkie mydło, to one pod wpływem temperatury nam troszeczkę, albo nawet bardzo wariuje. Wbija się w pędzel, ale mówię, można by tam więcej wody nalać, ale to też nie rozwiązuje problemu, bo wtedy za rzadkie nam to wychodzi. Na chwilę obecną to można powiedzieć, że przy takich tych twardszych mydełkach, nie mówię o twardych, o tych takich miękkich, ale nie kremowatych, jednak lepiej mi się wyrabia na twarzy to wszystko niż w tej miseczce, więc miseczkę jeszcze do dopracowania. Jeżeli goliłbym się tylko kremami, by nie było problemu, ale tutaj no jest ten problem. No i ja na razie uważam, że jest ten system, który Paweł obmyślił, świetny, jeżeli chodzi o to, jak ciepłe jest mydło i ciepły pędzel, ale jest trudny. Patrzcie, jak mam, co się mi na twarzy zrobiło, jejku. Ale jest trudny. Trudny jest to system i mówię, na dzień dzisiejszy przy mojej technice tylko i wyłącznie krem na razie. Może bym opanował, ale widzicie, jest to też pracochłonne. Ktoś powie, celebrujemy tę chwilę. No ale nawet jak ją celebrujemy, to chcemy ją celebrować po najprostszej linii oporu. Wyciągam żyletkę. Ale zapachy mam na twarzy. Nie wiem, co tu przeważa. Nie wiem, czy najbardziej nie przeważa Hossera, nie Hossera, tylko Westman. Mimo wszystko ten jak on się nazywa? Adam Astor. Żyletka Lord zapakowana w taką, można powiedzieć, błyszczący papierek. Klejona. Ale na żyletce tego kleju nie widać dużo. A, no nie rozkręciłem maszynki. Więc mówię, co do kubka pawłowego, to mówię, no... jeżeli chodzi o sam... Jak to mydło jest ciepłe, jaki ten pędzel jest ciepły, to wszystko jest świetne, ale jest to jednak obarczone dosyć trudnym wyrabianiem, przygotowaniem tego wszystkiego. Co jest drażniące, ludzie też mówią, że to jest za dużo z tym zachodu. Jest faktycznie. Jeżeli miałbym tej miski używać, dwa razy używałem mydła, raz używałem kremu. Z kremem nie było problemu, ale oczywiście też trzeba było ze wszystkim tam po prostu uważać. Dobra, lecimy. Maszynka nadal głośna. Ale chyba nikt nie myślał, że ona przestanie być głośna. Wypłukiwanie dzisiaj gorsze, bo jednak zrobiła mi się dosyć gruba powłoka mydła na twarzy. Hmm.
Co do czucia żyletki na razie nic nie mówię. To będzie tak naprawdę chyba najlepiej czuć przy drugim przejściu. Podobnie, szarpie mi tu. To jest takie moje miejsce, gdzie tak jak mówię. Podobnie powiem Wam do R, ta żyletka, powiedzcie mi, co ja chcę powiedzieć. Do niebieskiej mojej, do Tritona, ale wydaje mi się, że jakoś czuję delikatniej tę maszynkę na twarzy, jakby mi trochę słabiej chwytała zarost, albo to jest to, co tak czuję na teraz. Szarpanie bardzo podobne, wcale nie większe w tamtym miejscu. Kurde. Jakaś taka delikatniejsza ta żyletka wydaje, tak jakby mnie bardziej. Z tego, co się orientowałem, te akurat żyletki, te platinum, złoty 88, tam złoty 90 za 5 sztuk. Coś, no coś takiego. No i powiem Wam, wydaje mi się, że ta żyletka jest łagodniejsza. Wąsa fajnie. Tutaj troszkę szarpie, ale podobnie jak w Tritonie, nie wyrywa, a zapach mydła przeważa Adamastor, ale ogólnie całość świetnie moim zdaniem pachnie. Ale poszło mi go dużo, a więc mało, nie mało, poszło mi tego mydła na dwa golenia spokojnie moje, bo ja daję dużo mydła. Czyli dwa razy tyle mi mydła poszło, co w standardzie. Jeszcze przy moim mało oszczędnym nakładaniu mydła, to naprawdę poszło dużo. Płuczę twarz. Powiem, jestem zaskoczony, to na razie pozytywnie. Zobaczymy, jak będzie z dogoleniem mojej twarzy, ale sprytnie tą żyletkę czuję na twarzy. Naprawdę sprytnie czuję tę żyletkę na twarzy. Jezus, no, powiem Wam, świetne zapachy czuję na twarzy. Naprawdę, jak to mydło się teraz pomięszało, no czuję świetne zapachy. Ja pierwsze, jeszcze mi te rękawy z pracy przyszedłem, nie zdążyłem się rozebrać, kurde, flakon. Chwytam za kubek, trochę podbieram, nic nie dodaję, bo mam w mydlu, o Jezus, jaki pędzelek ciepły, bo mam w pędzlu bardzo dużo stafu. Pędzel, Jezus, no jak tak robię, wręcz świetny. Patrzcie. Trochę zmoczę pędzel i trochę tu przejadę, a zmoczyłem trochę, o. Przez to, że jest ta piana ciepła, wydaje mi się, że też woda z niej wyparowuje. I to, a dam sobie łyżeczką troszeczkę. I to mydło jest takie, wiecie, oj się. No i teraz się z tego pędzla. Jezus, ale ciepłe. No to jest nie. To jest po prostu. Nigdy nie miałem tak ciepłego pędzelka i piany jak z tego kubka, ale mówię, jest to obarczone jednak no takim problematycznym podejściem. Jakbym miał używać, kurde, mam tłuste palce, nieśliskie palce, jakbym miał używać kremów, tak, ale już przy takich mydłach, no jest to takie, wiecie, kuśkanie i dużo tego schodzi jednak z tafu, więc kremu też poszło dużo, ale jakbym, mówię,
Znaczy, od czasu do czasu nieistotne. Tym bardziej, że tych mydeł mam sporo i naprawdę mnie to nie przeszkadza. Więcej mydła idzie, nie muszę tego mydła oszczędzać. Mydła to jest chyba taka jedna z moich zajawek w tradycyjnym goleniu. Mam ich bardzo dużo. Ale ten zapach, co teraz stworzyłem z tymi trzema mydłami, jest świetny. Powiem, troszeczkę mocniej tu jednak szarpie. Mniej, troszeczkę mniej od tritona, jak gdyby ta żyletka. Bardziej szarpiąca, mniej przyjemna. Tak, i to tu już u samej góry. Czuję pod włos, no, czuję nawet z tej strony, jakby mi tak troszkę rwała ten zarost. No, nieprzyjemno od tritona, a już się tak cieszyłem przy pierwszym przejściu, bo już myślałem, że jak tak będzie cały czas, to może te żyletki byłyby tymi, którym sobie na przykład kupił ze 100 sztuk, żeby mieć takie właśnie. No ale powiem, że ja świetnie dogolona. Tylko tak jak mówię, no mniej przyjemne od tritona są. Na szyi pod włos. Poza tym, powiem wam, czuję tę żyletkę, jak mi tak mówię, jeżeli pomijając szyję, to mi całkiem sympatycznie ta żyletka, ja ją czuję delikatniej, kurde, nawet niż tritona. Jak tak... Ta szyja pod włos mi zrobiła tutaj psikusa, zagwóstkę, no ale ja właśnie na tej szyi właśnie o to mi chodzi, żeby te żyletki, ale tutaj... No ale tutaj teraz z tej strony, jak tą żółwę golę, trochę jednak czuć te szarpnięcia bardziej. Z tych podstawek a propos, jestem bardzo zadowolony z tej podstawki. Nie zsuwa się to, bardzo się cieszę. Paweł zrobił tych podstawek trochę różnych. Pokazał mi Mariusz, wybierz sobie, którą byś chciał. No, i szyję tu mam gdzie niegdzie takie już po drugim przejściu. No, szarpie mi bardziej ta żyletka. I... Zrobił typ podstaweczek przeróżne i miałem naprawdę ciężki wybór. I wreszcie mnie Paweł, dobra. To która będzie, ale ta przypuśćmy byłaby i tam pokazałem właśnie tą. Bo mówię, inaczej zobaczyć na fotografii, a inaczej wziąć w rękę i zobaczyć 23 minut. Nagrywa się, dobra. Zamiast patrzeć czy się nagrywa, teraz sprawdziłem ile już jest nagrane. No ale to jest wiadomo równoznaczne, że ile... Jak jest nagrane, to znaczy, że się nagrywa. No powiem wam, fajnie się czuję twarz po drugim przejściu. Nie widzę tu różnic w dogoleniu. To jest... Znowu pewnie będzie to samo. Jestem tak samo golony, tylko patrzcie. Szyja po drugim przejściu. Ja mam już pełno takich podrażnień. Pod włos na szyi mi rwie ten zarost w niektórych momentach i też tak czuję, że mi go lekko tak rwie. I co też świadczy, że już po drugim przejściu mam takie mocniejsze podrażnienia, gdzie wcale mocno nie dociskałem tej maszynki, więc no szkoda, ale mówię, to nie koniec. Mam jeszcze, kurde, mam taki film i poślizg po tych mydłach na twarzy, że teraz mógłbym chyba od nowa się golić, nic nie nakładać po takim przepłukaniu. Więc mówię, to nic straconego, mam jeszcze parę różnych... O Jezus, utrzymanie tego.
Mam parę różnych, jeszcze wody troszeczkę, żyletek jeszcze ze dwie chyba bodajże albo trzy, które wam nie pokazywałem. No jak dodam to z tego pędzla, no powiem wam, kurde, no sam nie wiem, choć nie, no jest to utrudnione, nie ma dwóch zdań. Ale kurde, ciepłość tego. Ale widzicie, ostatnie, bo już dodałem teraz wody, już będzie takie najmniej treściwe. O, chyba że jeszcze z pędzla wycisnę. I a mówię, a mydła naprawdę dałem dużo, więc na pewno dzisiejsze golenie, jeżeli chodzi o mydło, nie jest oszczędne. Część tego mydła jednak mimo wszystko wpadała do tego otworu po środku. Więc mówię, no jest to troszeczkę, albo nie troszeczkę, jest to uciążliwe, ale efekt ten właśnie, nabierzmy jeszcze, efekt ten, który mam na twarzy, cały czas ciepły jest ten pędzel. No, jest naprawdę fajowy, no ale jest jednak obarczony tym, że tutaj w moim przypadku, teraz przy trzecim goleniu, gdzie dwa razy użyłem zwykłych mydeł, używałbym kremów. Używałbym kremów, bo najłatwiej to idzie. Moim zdaniem najmniejszy problem. Czy wzrosła agresywność maszynki? Nic nie wzrosło. Jest to nadal, a nawet dzisiaj mi się wydaje, że jest ciut mniej odczuwalna. Ale tak jak mówię, szyja, goląc się pod włos, jednak mi szarpało tym zarostem bardziej. Wypłukiwanie. Dzisiaj przy tym mydle nie jest proste. I dlatego na szyi powstały mi, tak się zająłem tym kubkiem, myślę o tej podstawce, cały czas coś jeszcze powiedzieć, tym goleniem, tymi mydłami, że zapomniałem dzisiaj powiedzieć, że długość rączki mnie wpieprza. Jak tak mocno skórę naciągnę. No i to jest to samo co ostatnio. Po prostu są już miejsca, gdzie lepiej nie będzie, ale jest całkiem dobrze. To jest taka sytuacja, jak no dzisiaj, przez to, że to mydło takie śliskie, że to jest tego rodzaju sytuacja, jak ostatnio. Już więcej nie chwycę, ale tak jak mówię, maszynka dzisiaj mi się wydaje łagodniejsza, że jest, wiecie? Ogólnie dla mnie to jest łagodna maszynka. Łagodna maszynka, łagodniejsza od 89, a skuteczniejsza od niej. Dzisiejsza żyletka. Lord Platinum. Gdyby nie to, że mi rwała tutaj ten zarost na szyi, to tu poliki. I ogólnie czuję na twarzy ją bardzo przyjemnie, ale szyja no nie ma. I w ogóle mi się wydaje, jakby ta żyletka była łagodniejsza. Tylko szyja mnie Więc tak to wygląda. Gdyby nie ta szyja, chyba bym się skusił na te żyletki. Już tak się cieszyłem, już tego, a jednak szyja pokazała, o co kaman, i zweryfikowała moją przedwczesną radość. Ale powiem wam, naprawdę pozostała część twarzy czuję tę żyletkę delikatniej.
No jestem tak dogolony jak ostatnio. Nic, zobaczymy pod włos jak wąsa grzmotne. Bardzo podobnie jak Clifton. Czyli golenie pod włos wąsa u mnie ogólnie przechodzi nieprzyjemnie. Ale powiem wam naprawdę, ta żyletka mnie zaskoczyła. Bo jest naprawdę... O, za paznokcia sobie chwyciła. Kąciki ust. Jeszcze tu. Dobrze. No i powiem wam, jestem bardzo nieźle dogolony. No pomijam tu szyję, ale... O, ale lekkie przycięcie chwyciłem. No i tu co ostatnio? A tu mam krostkę ogólnie. Lord, żyletka, platinum, taka. Tak wyglądająca, patrzcie. Kurde, bardzo podobna moim zdaniem do... Bardzo podobna do Tritona. Ale na całej twarzy ją czuję łagodniej niż Tritona. Naprawdę, jedynie szyja. No tutaj te moje miejsca, podwóz, szyja, no jednak... Czułem ją i była niemiła dla mnie, ale nareszcie twarzy i powiem wam szczerze, jakbym nie miał żadnych innych żyletek, na tę chwilę, bo poznałem tę, brałbym ją. No, zaskoczyła mnie. Będę musiał jeszcze w jakiejś innej maszynce kiedyś spróbować. Denis, nie oddam ci tych żyletek. Myślałem, że tą jedną wezmę i oddam. Nie, zatrzymam sobie je, przetestuję je jeszcze w takim bądź razie w jakiejś innej maszynce, jak padnie w moje ręce. Mówię, mam jeszcze dwie różne żyletki, które wam nie pokazywałem, a które dostałem znowu od Stando. No kurde, świetnie. Mam taką twarz teraz po goleniu, że nic bym teraz nad nią nie spłukiwał. Po tej, kurde, po tym miksie tych mydełek, no rebelka. Mam taką twarz, że w ogóle nic bym nie spłukiwał. Nic bym teraz w ogóle nie ruszał tej twarzy. Świetnie, świetna jest. Powiem, czy te mydełka zrobiły mi... Nie wiem, czasem ty taki nie będę robił takich po prostu dziwnych mieszanek. Jak już wszystkie moje mydła, bo mam jeszcze ich trochę, których nie korzystałem, ale z tych co korzystam, takie mieszanki, powiem Hosera, Hux i Westman, świetne golenie mi zrobiło. Ale widzicie, tu jednak troszkę i tu troszkę chwyciłem. Ale żyletka, zaskoczenie. Kubek, Paweł, działanie... Ciepłego mydła, działanie ciepłego pędzla. W żadnym kubku takiego czegoś nie odczułem. Jest to dla mnie nowe odczucie, jest to coś rewolucyjnego. Ale to wykonanie, w moim przypadku tylko bym używał z kremami, żeby się tak nie pitolić z tym. I z kremami bym tego używał. Z racji tego, że da się inaczej, ale dużo tego mydła idzie, pyta czyś tam wpada do środka i mówię, jest to takie pitolenie, no nie będę pieprzył. Ktoś powie, czasami warto iść przez tydzień pod górkę, żeby na szczycie osadzić swoją flagę i te wszystkie trudy. No ale to też nie o to chodzi, bo dużo fajnych rzeczy jest w goleniu. I mówię, i to jest coś, no o, ale widzicie, trochę mnie pochwytało, ale to już tak jeździłem. Więc mówię, może nie każdy chce, jak ktoś chce spędzić dużo czasu faktycznie w łazience i poczuć to mydło ciepłe i ten pędzel ciepły, gra gitara. Ale ja myślę, że co golenie mogłoby to człowieka wpieprzać. Nie by wpieprzało, jestem niecierpliwy. Spłukuję tą twarz, choć czuję się mi świetnie. Przysięgam, nigdy nie miałem takiego uczucia twarzy po goleniu. Nigdy, żadnym mydłem. Te trzy mydła zrobiły mi teraz po prostu czary z mleka. Ja bym to chciał spróbować. Westman, Hosera i Adamas. I Hux. Mój Jezu, mam taką śliską twarz.
Szkoda, mam tak śliską twarz. A najbardziej czuję Westmana Adamastor. Jednak te kwiaty najbardziej się rzucają w nos. Jestem dogolony, tak jak ostatnio. Czy naprawdę bardzo dobrze. Czyli śluz F16. Naprawdę całkiem przyjemna maszynka. Łagodna. Nie jest to dogolenie na maksa, wiecie. Ale też tak do niej podszedłem. I dlatego nie rozczarowała mnie. W ogóle, a wręcz nawet coś więcej. Rozczarowała, ale pozytywnie. Co do żyletki dzisiaj? Lord Platinum zaskoczyła mnie. Gdyby nie ta szyja, to ja ją czułem bardziej delikatnie na twarzy. I... kurde, jakieś woski. A dogolenie takie same. No ale szyja mnie wpieprzyła. Na to wszystko dzisiaj. Kolejna kanapka z Zingari. Wrzucam. Kubek Pawła. No mówię, dla cierpliwych jak najbardziej. Dla poczucia tej ciepłego pędzla, ciepłej piany. No rewelacja. W żadnym kubku takiego pędzla nigdy mi tak się nic nie działo. I rzecz, którą przemilczałem, na mnie nie powiedziałem, to ta podstawka. Rewelacja. Patrzcie. Nawet tak trzyma tą kostkę. Jak jest ta kostka, nie straciła. Czyli jedną stroną nie zrobiła się mniejsza, to można ją praktycznie o. Świetna podstaweczka. Paweł, dzięki. Tą zatrzymuję. Ale mówię, tu jest przykładowo jakiś inny wzór, też ma takie zagłębienia wokół, ale jest płytsza po prostu. Tamta przez te uszy jest głębsza. Ale takie cuda Paweł robi. Mam jeszcze od Pawła miskę, mam jeszcze brzytwę, którą nie wiem, czy się ogolę, bo ja mam okulary. Ta brzytwa jest szeroka. Jak patrzę na bok, a mam taką szeroką brzytwę, to tu taki kawał twarzy mi te okulary przysłaniają. Bez okularów byłoby super, tylko ja bez okularów, jak mam 5 dioptrii, to w ogóle bez sensu. Więc zobaczymy. A brzytwa pięknie też wygląda. Zobaczymy, no. Obawiam się, bo straszna wielka frania i faktycznie tak mi przysłania. No jednak tym moim mankamentem to jednak okulary, które ja dużo ludzi ściąga do golenia, bo ma słabą wadę wzroku, a jakbym ściągnął, to byłaby lipa. Jestem gotowy na to, żeby zgrać cały ten materiał, bo dzisiaj dużo było gadania. Podsumowuję, to było ostatnie golenie z tym kubkiem Pawła. Kubek jest nietypowy, jest jedyny, jest wyjątkowy, ale też jest bardzo trudny. Wymaga jednak dużej, jednak wymaga skupienia i trzeba mu troszeczkę czasu poświęcić. No i wymaga jednak atencji. No nie ma co tutaj srać, ale poza tym wszystko pięknie. Wszystko pięknie, ale jak to w życiu, jakieś przeszkody, żeby osiągnąć, żeby poczuć to coś na twarzy, musimy przejść. Więc mówię, wybór już musiał należeć do Was. Na chwilę obecną ja ogólnie nie używam kubków z ciepłą wodą. Miałem, przetestowałem. Od czasu do czasu mógłbym wrócić do takiego czegoś, ale nawet miał na stałe, nie mam żadnego kubka na ciepłą wodę na stałe, dlatego, bo to byłoby bardzo sporadyczne. Ale to, co mi ten kubek przyniósł, no odczucia inne niż wszystkie. Podkładki będę zawsze używał, a to, co najważniejsze, czyli bohater, czyli drugie golenie ślusem F16. Polecałbym tę maszynkę każdemu. Każdemu, kto lubi R89 i dogala się R89, to myślę, choć z maszynkami wiecie jak jest. Jak sam człowiek nie spróbuje, to guzik wie. To myślę, że równie dobrze się nią dogoli. Ja się lepiej nią dogoliłem. Za długa rączka dla mnie, ciut. I tylko to bym chciał w tej maszynce zmienić. Nic poza tym mi tutaj nie przeszkadza. Wygląd, spasowanie, równo leży żyletka, wszystko świetnie. Dziękuję Tobie, Denis, czyli sklepowi Barber Company, jak się nie mylę. Tak, chyba tak. Dziękuję za to, że podszedłeś do sprawy w taki sposób, jak ja też powiedziałem, że powiem opinię tak, jak ja uważam. I dziękuję, że mi zaufałeś, podesłałeś sprzęt, żeby mógł się nim przegolić. Wymyję, odkażę, odeślę sprzęt oczywiście. Ale jeszcze raz, śluz F16, sympatyczny sprzęt. Z podstawką mówię, gdzieś tam niecałe chyba 8 dyszek. Może to jest dużo, bo ktoś powie, że sobie kupi w Chinach
za, nie wiem, 30 zł. No i dobra, to wszystko w Chinach możemy kupić za 30 zł, nie ma sprawy. Ale mówię, z podstaweczką w tych pieniądzach na dzień dzisiejszy, myślę, że całkiem przyzwoity sprzęt. I mówię, no dla mnie to ta rączka faktycznie była z jakiejś stali, a może głowica odlewana, bo to wszystko ciężkie, 96 czy 7 gramów. No nic, tyle proszę Państwa. Jestem po goleniu, jestem mega zadowolony, bo te trzy mydełka mi zrobiły dużą radochę, maszynka mi zrobiła dużą radochę, zaskoczyła mnie potężnie żyletka, zaskoczyła mnie, szkoda, że mnie z tą szyją nie pykło, no ale zaskoczyła mnie, całkiem sympatyczna jest ta żyletka. Podstawkę Wam pokazałem, wreszcie mogłem użyć oficjalnie, a nie tylko się patrzeć, bo chcę tak wszystkiego dawkować. Te trzy mydła połączone, no daje mi świetny zapach, no i świetnie twarz wypoczętą po goleniu. Miska, wszystko super, wszystko ładnie, tylko jednak wymaga większego skupienia, większej atencji na niej, ostrożności takiej, żeby to wszystko wyszło. I nie wiem, czy to jest do dopracowania, jakby można to było inaczej dopracować. Ciężko mi powiedzieć, chyba żeby ten wężyk był w ogóle wysoki, ten dziubek miał centymetr albo jeszcze więcej, trzeba byłoby pędzlem wokół niego kręcić. No nie wiem, czy by to coś pomogło, no jakby to wyglądało, bo dziurki pod spodem, te odpowietrzniczki by musiały być pewnie tak nisko, więc przez nie też by mogło coś tam, ale wtedy też podgrzewanie tego pędzla, no ciężko mi powiedzieć. Rewolucyjny pomysł, ale ciężki w obsłudze. Dla mnie używam tej miski tylko z kremem, żeby to szło mi sprawniej, szybciej w taki sposób. No i tyle proszę Państwa. Mamy środę, widzimy się pewnie lada moment, czyli w sobotę lub w niedzielę, wiecie jak ja to dwa razy w tygodniu się pojawiam. Zobaczymy co będzie, zobaczymy co pokażę, zobaczymy jak to będzie. Mam kolejną miskę, może poświęcę jej stricte film tylko o niej. A na dzień dzisiejszy jeszcze raz. Denis dziękuję, Paweł dziękuję. No i cóż, życzę Wam miłego wieczoru, już bo już dochodzi 17:30 i widzimy się niebawem. A tymczasem lufa strzała, do widzenia, hej, cześć, żegnam Was czule.